Witam w kolejnym odcinku Współczynnika Doli. Dzisiaj po raz kolejny teleturnieje ABC, które miały co najmniej jedną wersję za granicą. Jest to ostatni w tym sezonie odcinek na temat ABC. To jest oczywiście część eksperymentu. Tylko od Was i od Waszych wyświetleń zależy, który z trzech amerykańskich molochów wejdzie na stałe do Współczynnika Doli już w nadchodzącym sezonie, w przyszłym sezonie. Tą oto 24 teleturniejów ABC, które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną, już doskonale znacie z poprzednich odcinków. No a dzisiaj sprawdzimy, które z tych teleturniejów miały swoje rosyjskie tym razem wersje, emitowane na antenie stacji Rosija Adin. Na temat Rosija Adin już się wypowiadałem, ponieważ robiłem tą stację w kontekście TVP1 i TVP2, z tego co pamiętam. Jak już powiedziałem, w tamtych odcinkach Rosja Adin to jest jedna z dwóch publicznych rosyjskich jedynek. Pierwsza to jest oczywiście pierwszy kanał Ostankino, druga właśnie Rosja Adin. No i przez wiele lat istnienia tego kanału pod różnymi nazwami, czy to RTR, czy to RTR Rosja, na tym kanale leciało sporo różnych teleturniejów, wśród których zdarzyły się również takie, które swoje amerykańskie wersje miały na antenie stacji ABC. A teleturnieje te to Stockard na Mu, czyli Familiada, Fort Boyard oraz Piramida, czyli The Pyramid. A to oznacza, że współczynnik doli dla telewizji Rosija Adin względem ABC wynosi 12,5%. To wszystko na dzisiaj i mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym współczynniku doli. Cześć!